Jedziemy. Ze mną. Pierwsze co to bierzemy tego kamenty. No zapadnie, ale zobaczycie. Zaraz co się będzie działo. Jednego zabitego miałem na tym szkoleniu. Skoro granat dobrałem zamiast medykamentów. Koren got. Lepiej got. Dalej. Czy co zajrzymy to z skrzynek, czy mam? Czyli widzę wreszcie, czy nie? Chwała. Dobra, idziemy w stronę bunkru. Dobra. Pierwsza zasada, tam jest pewnie napisane w poradniku, a jeżeli nie, to przypominam. Mówię o tym jeszcze raz, albo pierwszy raz. Nie rzucacie bez mojej zgody, rzucacie tylko na moją komendę. Nie bierzecie granatów, granatników, rur i tak dalej, nie strzelacie bez rozkazu. O ile nie powiem, strzelajcie do wody, albo strzelacie bez rozkazu. Nie? Albo rzucajcie bez rozkazu. Podobnie jest na misjach. Też nie rzucacie, nie strzelacie bez rozkazu z dowódcy. W zasadzie wygląda to w tym takim, że jak krzyknie napierdalacie ze wszystkiego, co macie. I z granatnika też. Dowódca powinien wam wyznaczać odległości, typy granat, w którą powinniście strzelić, jakieś tam dymne jakieś rzucić i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to bardziej związane z tym, znaczy dzieje się tylko wtedy, kiedy na przykład jesteście za przeszkodą, podskradacie się do przeciwnika albo takie coś, nie? To wtedy dowódca wam wyznaczy. Koro, odwróć się do mnie. To dużo mi się ciężko mówi. Na pewno się zagapiło. No i to było na tyle. Tak, to mówię, to będziecie w większości rzucać samemu strzelać, ale też ważne, żebyście po prostu pamiętali. Dobra, odchodzimy do skrzynek. Tej pierwszej, tutaj, tej. To po prostu kopię. Większe. Zaglądamy. I tak, mamy czerwone, różne kolorowe granaty, niebieskie, czarne i tak dalej. Tak, te granaty dzielimy na, to są granaty ręczne i dzielimy je na te ćwiczebne i bojowe. Tak jak pisałem w poradniku, ćwiczebne to są tylko w armie kamienia. I to one, co ciekawe, znikają. Ostatnio zauważyłem, że nie znikają po 3 sekundach leżenia na ziemi. No i tak, te bojowe dzielimy na specjalne dzielimy jeszcze na te zapalające, gazowe, dymne i błyskowe. I tak, odłamkowe. To jest skrzynce akurat, jeżeli chodzi o odłamkowe. Mamy tak, DM51, DM51A1, M67 i to by było tyle. Że tyle ja widzę, bo tyle w tej skrzynce powinno być. I tak, DM-y są niemieckie. To akurat mało ważne. Czy jeżeli ktoś robi misję, to jest dla niego ważne, czy są niemieckie, czy amerykańskie. Ale tak, dzielę. W rzeczywistości, jeżeli chodzi o granaty, mówi się też, że granaty odłamkowe są, czy granaty odłamkowe są te obronne i zaczepne, nie? W armii to akurat mało znaczenie to ma, ponieważ granaty głównie mają zajebisty zasięg odłamkami. Ogólnie, jeżeli byście chcieli kiedyś atakować, załóżmy, biegniecie na okopy i chcecie rzucić granat, żeby zanim tam wejdziecie, to lepiej użyć, załóżmy, tego niemieckiego DM51. Jak zobaczycie, on ma wagę tam niecałych 200 gram, nie? Także on odłamkami też nie sieka gdzieś tam na odległości prawie 100 metrów. Tak? W rzeczywistości granat może rzucić odłamki nawet do 200 metrów, także może być ciekawie czasami w rzeczywistości. Także jak, daj Boże, żeby nie było, żebyście nie mieli nigdy okazji rzucania granatem w rzeczywistości, to no, nie rzucajcie go bardzo blisko. Ogólnie zasady w armii, to tam trzeba i tak uważać na sposoby rzucania, ale to zaraz do tego przejdziemy. Dobra, DM51A1, jeden z najmocniejszych granatów w armii. Nosi odłamki chyba dalej, jeszcze nosi tylko odłamki ruski granat, do którego RGO, do którego zaraz przejdziemy. Ja preferuję zawsze DM51A1. Zawsze. Jak mam okazję, załóżmy sobie wybrać wyposażenie albo coś, to biorę DM-y. Obojętnie, czy atakuje, czy się broni. Po prostu, jak ktoś umie tym rzucać, to się nie pozabija siebie ani nikogo innego. Mamy w tej skrzynce jeszcze M67. No to tam wszyscy znają ten granat.
też on jest granatem chyba bardziej obronnym, dobrze pamiętam. W rzeczywistości też tam miota ogonkami na ponad 100 metrów, przynajmniej do 150 metrów. I tak, tu mamy jeszcze w tej skrzynce granaty specjalne, zapalające, gazowe, błyskowe i dymny jeden. Tak, ten pierwszy czerwony, NM14, granat zapalający. Zobacz, ile on waży, kilogram. Temperatura zapłonu, czy tam płonącego tego tam termitu, bo to chyba termit jest, zależy jaka wersja NM14. W rzeczywistości tam jest ich kilka wersji, ale no, tam zakłada się, że one tam 3000 stopni Celsjusza mają, nie? Topnienia. I wydałem trochę tam zarąbisty, ładny płomień, zaraz też się przekonacie, i gazy trujące. M34, no to jest najfajniejszy granat w armii. Najfajniejszy pod względem, jeżeli chcecie siebie zabić, przeciwnika zabić i w ogóle. Rzadko używany. To jest granat fosforowy. Jak go rzucimy, to też się przekonacie, o czym bajka polega w nim. Potem jest to M49, to się tym nie przyjmujcie, bo to wrzucone zostało przez przypadek, to jest potykacz tak zwany. To jest to, pułapka, jakby ktoś was zachodzi, to usłyszycie syknięcie i światło się zacznie palić. M7A3, granat gazowy CN, ogólnie CNCS, to są takie oznaczenia gazów, granatów gazowych. Nie umrzecie po nim. Stracicie się przytomność, ale zanim stracicie przytomność, to będziecie mieli objawy w armii. Też tam, też wam powiem, będziemy tym rzucać. M84, granat błyskowy. Jeden, który działa chyba na AIKI. Musicie zapamiętać, że granatów w armii błyskowych jest ruskie, czy tam ruskie, tam niemieckie, FKLC, Torchy C, Flashbangi, M84, który tu jest, 2 Bang, 9 Bang, które nie działają na przykład na AIKI. Niektóre działają, niektóre nie działają. W zasadzie ten najlepiej działa na AIKI, jeszcze chyba Flashbang tylko działa. MDGM, granat dymny, biały, zwykły. No i ruski granat gazowy, niebieski, RG-60A. No i Torch C to jest Flashbang. O którym mówiłem. Ogólnie, jeżeli chodzi o granaty, te bardziej specjalne i takie dość, czy granaty specjalne ogólnie, są, jak zauważyliście, są oznaczone jakimiś zjebanymi kolorami, typu czerwony, różowa obwódka, na przykład jak w tym M7A3, tego też łatwo poznać. Granaty do granatników też będą jakieś tam czerwone, różowe i tak dalej. Jakieś takie dość oczajebne kolory, żebyście się nie rypnęli, jakbyście tym chcieli rzucić. Dobra, przechodzimy skrzynek jeszcze. Tu w tej. RGD-5. Najpowszechniejszy granat ruski. Taki odpowiednik takiej M67, nie? Tego amerykańskiego. W zasadzie to takie podobny zasięg mają. Dobra, tu jest. To jest najfajniejszy też drugi granat. RGO. Jedno z bardziej zabójczych. No, ma największy zasięg w armii. Ze wszystkich granatów ogonkowych, oczywiście, tutaj mam na myśli. Nigdy nie zrzucajcie go do pomieszczenia, nigdy nie zrzucajcie z jego za jakieś takie rzeczy, bo możecie się po prostu pozabijać. Następna skrzyneczka, tu są granaty dymne, nie? Granaty dymne to do czego służą granaty dymne? Do osłaniania siebie, do osłaniania przeciwnika, w sensie przeciwnik na was naciera, chcecie się zasłonić, rzucacie, na przykład załóżmy mamy gniazdo karabinów maszynowych, rzucacie granat dymny, osłaniacie gościa, żeby was nie widział. No po prostu do osłony, ostatecznie do wskazywania miejsca, po prostu miejsca, gdzie chcecie tam, gdzie, skąd chcecie się ewakuować. Mówię tu oczywiście o białym dymie, nie? Bo do oznaczania służą czerwony i zielony. Zasady to jest zielony dym, to jest rzucamy dla sojuszników. Tak, dla sojuszników, dla siebie, dla jak chcecie siebie oznaczyć, jak chcecie oznaczyć lądowisko, które jest bezpieczne, a czerwone, które jest niebezpieczne, chcecie, jak zapamiętajcie to, jak chcecie oznaczyć przeciwnika, najlepiej rzucać w pierwszej kolejności fioletowy, bo jest najlepiej widoczny w armii, a dopiero potem czerwony. Jeżeli macie fioletowego, to rzućcie czerwony. Czerwonym oznaczamy też to LZ, tak, hotel LZ tak zwany. Czyli tam, gdzie dalej się naparzamy, a śmigłowiec musi wylądować.
No i też osłaniać się, nie? I ogólnie, jeżeli będziecie rzucać kiedyś granatem dymnym, innym kolorem, tam żółtym, jakimś tam innym, nie pamiętam, jakie tam są nawet kolory dokładnie, żółty, fioletowy, niebieski jest chyba jeszcze, no to po prostu podawajcie, że rzuciliście taki kolor dla danego tam, nie wiem, oznaczyliście przeciwnika niebieskim dymem, bo mu się skończył czerwony, fioletowy. To mówicie na radiu, dajecie halo, nie? Bo te kolorki to też fajki rzucają, jakby się skończył. No i w górnej mierze. No i ostatnie tu chyba ta skrzyneczka malutka, to są te niemieckie, to jeżeli mówiliśmy, ale tu jeszcze zostało. Też amerykańskie. Dobra, przechodzimy do tej pierwszej z powrotem. Tak, bierzcie po jednym przynajmniej granacie. Tego typu. Coś po dwa. M86 też wam nie opowiedziałem. To jest mina. Jeżeli dobrze pamiętam. No, tylko tak trzeba na to uważać, żeby się na to nie nadziać. Każdego typu, tak? Tak, każdego po jednym. A, po jednym. Dobra. Po jednym, po dwa. No. Wy możecie sobie wziąć po dwa, ja tam wziąłem po jednym. Tylko wam zaprezentować, jak sobie wrzucicie po dwa. RGD jeszcze wyjście. I RGO. Dymiąca się chcecie ćwiczyć? Albo też. To ja wam chociaż wezmę, żebyście zobaczyli, czym się różni fosfor od dymu. Muszę się zdziwić. Nie musicie, dymu nie musicie brać. Sądemy. Tu było dym. Dobra, jak gotów, to weźcie, że to jest za tego tyłu, czy tam tyłu, za hasło. Koryn, jakiego granatu szukasz? Patrzę, czy wszystkie mam. A, dobra. Jak coś, to się po prostu cofniecie. Dobra. Sposoby wrzutów granatem. Jak w poradniku też już czytaliście, są pozycje, nie? Stojąca, klęcząca, leżąca. W przypadku co do leżącej, żeby było jasne, z leżącej możecie rzucać tylko wtedy, kiedy macie broń. Dlaczego tak to jest rozwiązane w armii, ale jak leżycie i chcecie sobie rzucić, to musicie wstać. Czyli on po prostu przełącza się automatycznie do pozycji klęczącej i dopiero rzuca. Celowanie granatem. Dość proste. Po prostu na rękę się celuje. No i też tak trochę na czuja. To nie wskazuje, jak się daleko rzuci. I nie ma takiej donośności. Ogólna donośność w armii to jest około tam 40 do 50 metrów maks. Jak się dobry kąt akurat wybierze. I tak, wybór granatów. Jak spojrzycie sobie F wciskając, przełączacie sobie granaty, nie? Na przykład flashbang, CN, WP. To WP to jest fosfor, to tego się tam uciekajcie od tego, żeby w ogóle na to przełączać. Potem jest zapalający, nie wiem, jak po angielsku się to nawet czyta, incendiary, coś takiego. Incendiary. No, to tak to by wyszło. Jak tak, przełączycie sobie na zwykły granat. Pod ręką powinniście mieć jeszcze taką opcję jak zmiana na typu granatu, typu załaduj DM51, DM51A. W przypadku jak macie na odłamkowe, jak przełączycie na dymne i macie różne kolory, pod ręką sobie będziecie przełączać na kolory. Nie? To takie proste i logiczne, żeby nie było. Flashbangi też możecie przełączać pomiędzy na przykład jak macie zwykły flashbang M84, 9 bank, tu bank i tak dalej. Też możecie sobie pod ręką przełączyć. Dobra. Zacznę od rzutu najbezpieczniejszym, czyli drugi. Po prostu pokażę wam, jak to wygląda rzut. My będziemy sobie na stojący. Ja są jeszcze, to jest pozycja, czyli to, co mówiłem, czyli jest na stojąco. Bloki weźmy, przejść na prawo. Łatwiej mi się wracać, Dobra. niż się wykręcić. A nie lubię mówić plecami do kogoś. Także pozycje, tak jak mówiłem, nie? Stojąca, klęcząca i leżąca. No i sposoby rzutu. Sposoby rzutu się przełącza, po prostu Shift 3 przytrzymujecie. I powinno wam wyskoczyć sposób rzutu, nie? Czyli jest. Dana się po prostu wyświetli i sposób, nie? Czyli tak jest. Podturlanie, czyli ta strzeleczka zakrąglona na dół. Potem jest położenie, czyli po prostu kreska na dół. Shift przytrzymujecie i zmieniacie trójeczką, nie? Cały czas. Potem jest taka strzeleczka zakrąglona na górę, to jest przerzucenie przez ten.
przez przyjmuję przerzucenie. Kreska normalna do przodu to jest rzut do przodu, nie? A ta taka zakrąglona to jest podkręcenie go tam, czy tam przerzucenie go nad. Do góry to lop, a ta, właśnie lop. Turlanie. No. Także jeżeli chodzi. Pierwszym rzucę, to rzucę sobie biały. A teraz, żeby to znikło mi z ekranu, to co mam wcisnąć? Wrzucisz wtedy, nie? To się przed rzutem zasady. Dobra. Tak. Rzut granatu poprzedza komenda w stylu rzucam granat albo granat wychodzący. Możecie także mówić rzucam granat i kolor dymu. To jak będziecie oznaczać pozycję. Ale pamiętacie o tym właśnie, że rzucam granat, nie? Żeby nie było w stylu, że krzyczycie granat, bo dla mnie to jest informacja, że albo trzeba, tak jak napisane, nie, uciekać, albo się uciekać położyć, albo się po prostu położyć na granacie i osłonić swoje. Też mi się to zdarzało za 2 czy 3 razy w armii, że rzuciłem się po prostu na granat, który wpadł na ten do okopu i osłoniłem swoje. Też się tak zdarzało. No dobra, czyli no, ja załóżmy, będę rzucał białym dymem, pozycja klęcząca. Przytrzymuję, uświetla jak mocno. Ręką sobie możecie po prostu. Widzę, że się przesuwam, nie? Tak. No, on tak będzie trochę drapta w miejscu. Ręka, która jest wyciągnięta, możecie sobie celować kąt, jakiego rzucicie, nie? Czyli im bardziej pionowo, tym bardziej pionowo spadnie i tak dalej, nie? I płasko, to tym bliżej spadnie. Teraz akurat. No. Ja go widziałem, jakby tutaj wpadł. No. Dlatego ja nie polecam w ogóle rzucania tymi ace'owskimi sposobami rzutu granatem, nie? Czekajcie, muszę się sfiksować. A jak się ma ten standardowy przerzucić? To jest ten strzałka do przodu. Mi się wydaje, że to ten lob, że jest. Lob. Tak, ten, do przodu ten, do. Tak. Zniknęłeś mi przed chwilą. Tak, robiłem. Aha, okej. Okay. Czekajcie, przyjrzyjmy to znikło. To dym. I tak, dym, nie? To jest biały dym, to znaczy, że on jest taki lekko szarawy, nie? Pamiętajcie, jak dużo powierzchnię zajmuje i jaki ma kolor, bo to będzie ważne w czasie walki. Dobra. Rzut granatem. Też to samo. Rączka, ogólnie tak zakładajcie, że to powinno być około 30 stopni ponad cel, nie? Żeby to był taki najbardziej efektywny odległość rzutu, bo im bardziej pionowa, no to z praw fizyki sami powinniście wiedzieć, że pionowo to tam niżej upadnie i tak dalej, jak mocniej lżej rzucicie i pionowo to już w ogóle wam pod nogi spadnie. I nie używajcie tych turlania granatów. Na Ghoście nieraz nam się zdarzyło, że w czasie treningu, w czasie misji ktoś turlął granat, a granat rzeczywiście się po prostu się zatrzymał na teksturze krzaczka, nie? I cały team po prostu albo dostał flashbangiem po ryju, albo zginęliśmy. No dobra, rzucam zwykły granat ze stojącej teraz. M67, także patrzę sobie, jak to będzie miał tam siłę rażenia. Rzucam granat. Mamy kucę? Spokojnie, z tej odległości to tam jeszcze się nie. Łamki przelecą, ale. To akurat nie był duży zasięg. Dobra, możecie sobie rzucić. Ogólnie zasady to. Tak, odłamkowy. M67. Tak, M67. Tylko zasady, wiecie, kucnijcie sobie na bezpieczeństwo, bo jak jest więcej granatów, to jednak coś już może przylecieć, nie? Po rzucie. No, obojętnie z jakiej pozycji. Dobra, dawaj, Koren, rzucaj. Granat wychodzący. Dawaj, Loki. Leci granat. No, chyba za wysoko rzuciłem. Które skrzynce były to 67? To, w pierwszej nawet. Tym blisko. Może jeszcze raz? Tak. Granat wychodzący. Musisz sobie z różnych pozycji po prostu porzucać. O, teraz poszedł daleko. Leci granat.
Chyba blisko. Też taka średnia odległość. Mówię, to wiecie, to animacja rzutu granatu, ten sam rzut granatu jest prześmieszny, bo on wygląda tak, jak momencie na początku płasko, on potem wystrzeliwuje się do góry, nie? Ale nieraz się zdarzało tak, że nagle zaciął się na czymś, on i tak poleciał. Granat. Nie? Dobra. Wybieramy sobie teraz DM-a 51. No pokażę, jak DMX słaby jest. Rzucam granat. DM 51 jest słabiutki. Odłamki do nas nie doleciały nawet, nie? Nie było słychać, bo coś się tu odbijało. I teraz różnica, załaduję wam DM 51 A1. Uwaga, rzucam granat. Mam nadzieję, że daleko poleciał. Wow. Ten jest fajniejszy, nie? Ten ma większy zasięg. Ten jest bardziej zabójczy. Dobra, możecie sobie rzucić każdym typem. Granat wychodzący. Granat. Rzucam granat. Nie krzyż granat, nie? Wszyscy będą się uciekać. Leci granat. Granat wychodzący. Leci granat. O cholera. Dostałem. Ranny? No, tak. Zaraz się opatrzę. Teraz drugi typ. Leci granat. Nie typ, to skrycie po prostu. Lepiej za przeszkodę. Ten A1 to dobrze pizga. On dobrze pizga, ale trzeba samemu tam nie dostać. Dobra. Jeszcze granat ostatni. Wychodzący. Leci granat. Jest jeszcze taki sposób zrzucania granatem. To na przykładzie wam pokażę tego flashbanga. Można zwiększyć sobie, załóżmy, zasięg granatu. Na przykład załóżmy, nie chcemy, żeby wpadł w okop, bo w okopie załóżmy tylko tam wzdłuż tego okopu, czy tam blisko, nie? Odłamki się nie rozlecą na jakąś odległość. Podejść troszkę bliżej i bardziej pionowo rzucić. Za mało pieniędzy. Będziemy mieli wybuch w powietrzu, nie? Wtedy odłamki po prostu. Tak jak tak. Wiecie, rozpryskowe granaty. Tego A1 coś nie mogę wybrać. Możesz rzucić? Wybrać. Podrobanego masz. Podrobanego? Jak pod rolką też możesz wybrać. Rolką. Zmieniasz no, masz headset i broń wektor. Ale przełem sobie na F. F przełączaj na... No właśnie, tylko wektor mi się świeci. A wyjąłeś musisz go? Mieć jakiś odłamkowy. Mam w plecaku. No to wyjmij z plecaka. Wyjmij go, musisz mieć. Znaczy, no dobra, nie mam w plecaku. Mam normalnie, tak jak należy. No i teraz przełączę sobie F i popłynę w górnym rogu. No właśnie, nie radzę. To weźmy. Spakuj i wypakuj jeszcze raz. No właśnie. Próbowałem, wyciągnę jeszcze inny granat. No to wyjmij go delikatnie na ziemię i podnieś. Tylko w sensie... z zawleczką razem w środku, nie? Tak, właśnie. Wyjmij go z plecaka. Zapalający mi się od razu pojawił, a ten? Nawet nigdy w życiu tak tego granatu blisko nie widziałem. To jest taka zdobna. Możesz rzucić, tylko reszta niech się skryje. Podejdźcie bliżej do Hesko tego pierwszego. Granat wychodzący. Zobaczcie, jak one śmiesznie lecą, nie? Oj, blisko. Wow. Chcesz nas zabić? Dobra. Następne flashbangi. No flashbangi wiecie do czego służą, nie? Fakery, tak? No. Dobra. Ale karol. Słyszycie mnie? Piszcie, nie? Tak. Teraz nie piszcie mocno, ale tak. Załóżcie sobie stopery. Mam pierwsze. Stopery, to jest najlepsze. Stopery, tak. Stopery wam specjalnie tego dnia nie zmniejszą. Czy ciut zmniejszą, ale pamiętajcie tego, że jak będziecie kiedyś mieli rzucać flashbangi, działać załóżmy w momencie albo CQB, będziecie rzucać, czy to zakładajcie zawsze gogle.
Gogle są dobre z tego powodu, że nie obrócą wam pozycji i szybciej wam zejdzie po prostu ten błysk, ten biały ekran. Szybciej zginie. Pamiętajcie też, że flashbangi po rzucie, załóżmy teraz jak granat upadł tam, gdzie stoi kostek, to ja nie będę już jak wybuchnie, to moja pozycja, jak się odrodzę, to będzie gdzieś, czy odrodzę, odzyskam obraz, to będzie gdzieś taka odwrócona od pozycji, w którym wybuchł granat. Zawsze wam obraca automatycznie twarz. Chodzi o to, że po prostu w rzeczywistości, jakbyście patrzyli na słupki granat wybuchający, flashbang, w rzeczywistości, to no, stracicie wzrok, nie? To się często zdarzało. No i flashbangiem w rzeczywistości, to jak pizdnie, to wam może rękę urwać. Była taka sytuacja kiedyś na treningu gromowca. Gościowi kiedyś rękę po prostu tam rozerwało. O historiach gromowców i tak dalej, to mam więcej takich historii z treningów, przynajmniej ze szkoły. Na przykład przestrzeliwanie ścian. Gość dostał też na treningu z Magnuma, czy jakiegoś innego, nie pamiętam kalibru. Przestrzelili po prostu gumową ścianę. Gość dostał. Musiał odejść z jednostki. Taka praca. No, taka praca, jak to mówię. Tak. Dobra, następny granat zapalający. Zapalający rzucamy na ułazy, jakieś młodzieże, które stoją, armaty. To tam taki trochę pisna wody fotomontaż, bo on w rzeczywistości, czy w rzeczywistości w armii tak specjalnie tam nie uszkodzi tego, ale my zakładamy, że uszkodził. Przeciwnik też z zasady już nie wejdzie tego pojazdu, bo nawet ma lekko uszkodzoną oponę, nie? To już przeciwnik wyskakuje z tego pojazdu Aiki. W rzeczywistości po prostu lub przepala, nie? Termit, nie wiem czy wiecie, 3,5 tysiąca chyba ma tam, bo 3,300 topnienia, nie idzie tego zgasić. I tak, jak rzucamy? Po prostu też krzyczycie, na przykład rzucam za zapalająca, albo rzucam granat. I tak, widzicie, o kurwa. Zapomniałem właśnie o ważnej rzeczy wam powiedzieć. Zawsze sprawdzajcie kierunek wiatru, nie? Shift K, jak wieje. Teraz niestety wieje prawie nam na twarz. I tak, patrzcie na ten granat. Widać takie błyski. To jest właśnie ten termit palący się. Jak podejdziecie bliżej, on po prostu zaczniecie płonąć. Albo się popalicie, albo po prostu z zasady będziecie trochę bardziej, zacznie was gość narzekać, nie? Że jest ciepło. Będziecie tego słuchać. Ten dym szarawy, mało wyłośnia, ale to jest zabójcze podobnie do CN, CS-u, czyli tego granatu gazowego. Po prostu też zaczniecie kaszleć, krew wam zacznie lecieć z płuc i tak dalej. Też zauważycie, że wyszliście. Po prostu się nie zbliżamy do tego. To nie jest granat typowo zaczepny, ani jakiś tam obronny. Rzucacie go po prostu jako do niszczenia technikali. I to jedyny jego zaleta chciałem powiedzieć. Zastosowanie. Możecie rzucić sobie, tylko sprawdźcie ten wiatr, nie? Wszystko co ma jakieś tam wyziewy, jakieś tam dymy i tak dalej, to sprawdźcie zawsze sobie kierunek wiatru. Ogólnie sprawdzajcie kierunek wiatru, nie? O, coś mi czerwona mignęło. Spokojnie. Granat. Nie, on nie ma odłamków, nie? On tutaj też tam nie powali nam. Dobra, kto tam jeszcze nie rzucił? No ja jeszcze co. No nasz się przestraszył, że coś czerwonego mu zginęło. No nie, mi się zrobiła wódka wokół głowy, tak? Wokół no, ekranu w sensie. Trafił. Także mówię, tu trzeba sprawdzić sobie zawsze kierunek wiatru. Dobra. Mamy trochę, że tak powiem, chujowy kierunek wiatru. Szczerze powiedziawszy, bo wali nam cały czas na ryj. To może rzucajmy wyjdziemy sobie stąd. Nie, wyjdziemy stąd. Na ten granat niestety będziemy musieli wyjść. No, fosfok. Dla naszego bezpieczeństwa w ogóle. Dobra. Góreczka. Może być. Dobra. Przed rzuceniem fosforu zakładamy maski. Będzie komenda dowódcy maski włócz. Bo krzyczą fosfor, to po prostu go zakładacie automatycznie. Słyszycie mnie? Tak. Dobra. Fosfor. Jak będziecie sobie zmieniać po prostu wygląd, czy wygląd typ granatu przemęczać, to po prostu ten wygląd maski się tam trochę zmieni, nie? Będzie szarawy.
I będziecie wiedzieć, co zmieniacie. Dobra, wybieramy wypad granat. W czasie wybierania wciśnijcie sobie też Shift-K, sprawdzać od razu, możecie F cały czas przytrzymać i sprawdzać kierunek wiatru. To zawsze musicie sprawdzić, zawsze kierunek wiatru. Do czego rzucamy? Przy ataku, przy obronie możemy ostatecznie rzucić, przy ataku po prostu rzucacie na przeciwnika do blokra i tyle. I się przejmujecie, patrzycie, co się dzieje. Ogólnie fosfor was automatycznie zabije, jak będziecie tylko bez maski. On was zabije. Na przykład ten gaz łzawiący, no po prostu stracicie przytomność. Tu stracicie przytomność, od razu umrzecie. A po tym, po łzawiącym większe prawdopodobieństwo, że jeszcze wstaniecie. Ale po jakieś 15 minutach dopiero. Bo po prostu stracicie przytomność, ale możecie też zginąć. Mówię, zależy jak bardzo dużo się nabdychacie. Dobra. Uwaga, będę rzucał ten fosfor. Uwaga, leci fosfor. Gleba. Wow. Dobra, ważna uwaga, on ma odłamki. Mało rzuca to odłamkowanie, zawsze je rzuca. I teraz patrzcie, jak ten tym wygląda, nie? Jest zajebiście duży. Jak go dużo. I jak... biały jest, nie? Dlatego go łatwo odróżnić, kurwa, wie jakoś tak w naszą stronę, ale się nie powinno nic stać. Znaczy w masce też, jakbyśmy tam byli, to było niedobrze, pomijając te odłamki? Nie, no, w masce ci się nic nie powinno stać, nie? Ale no, jak wybuch tam cię odłamki, po prostu trochę poranią. No i ten dym się najdłużej utrzymuje, nie? On tam może czasami nawet, nie wiem, 10 minut wisieć, zależy od warunków, nie? Jak nie wie, to on po prostu zawiśnie tak. No i on jest po prostu najlepszy do rzucenia. Załóżmy, nie wiem, czy pamiętacie misję pod tytułem... Jak to było? Wiktora? Neptun Spear, czy coś takiego było? Coś tam, no ogólnie odbicie, czy zabicie Bin Ladena miało mieć, nie? Ghost kontra reszta społeczności. Niestety misja była tak skonstruowana, że planowanie całej operacji naszej odwrotki wyszło na tej, spoczęło na... No nie wyszło kompletnie, bo misja była tak skonstruowana, że nagle widoczność ograniczyła się do 50 metrów. Także miał być desant do śmigłowca, a okazało się, że musieli wpierdzielać na Hama przez bramy. Możecie zdjąć maski. Przez bramę, no i ogólnie te granaty właśnie użyliśmy. Rzucaliśmy po prostu granaty fosforowe, wszystko co mieliśmy, nie? Na bardzo dużo powierzchni to jest najlepsze. Jak chcecie, możecie sobie rzucić, tylko no, będzie dość ciekawy spadek FPS-ów, nie? Popatrzcie też na jaki kierunek wiatru. Czy ja dobrze widzę, że po zdjęciu maski się resetuje twarz do domyślnej? Tak, tak. Z każdej tej. Z każdej gogli chyba się nie restartuje, ale maski, balaklawy i tak dalej, to się takie niestety. Jak chcecie, to możecie sobie rzucić, ale rzućcie na bardziej na kierunek zachodni. Zachodni no. Jakoś tak. Na trwałe, czy tylko na misję? Tylko na misję. Ja nie mam. Czyli to na zachód możemy zrzucić, tak? Tak, zrzućcie na zachód. Ja wam powiem, zrzućcie tak na zachód, to wtedy do nas nie powinny przylecieć. Leci fosfor. No, rzucajcie. Ja nie mam, więc ja patrzę. Leci fosfor. Łofa. Za mamie. Maski nie masz. A po 45 stopniami rzucałem. Tak, ale to wiesz, to górka trochę była, nie? Po drugie to trochę tak wiesz to... Tu się odniesienie od celu, nie? To nie wypadło. Powinieneś być ok. Od razu zauważycie, bo on zacznie kaszleć i przymigać oczy. Biegnij. Dobra. Mamy następne, ostatnie, czyli te granaty CN-y, czyli te gazówki. Nie mam. To samo. Moment.
Które one skrzyni były? A w tej pierwszej. W tej pierwszej, w tej parze prostokątnej. M7 ma 3. Okej. Dobra. Czemu CN? No nie wiem, dlaczego jest takie znaczenie. Jest CS, CN i tak dalej. Aha, w sensie zależy od czy masz polską, czy angielską agmę, tak? To też może być. Tylko w rzeczywistości to mówię. W rzeczywistości to jest oznaczenie jakieś tam woskowe, tak? Jest okay. CN, CS to jest rodzaj gazu, bo masz przecież gazy musztardowe, masz i peryt, i tak dalej, i tak dalej. Jadkiem okay. Wysiadę, przecież tam gaz polski właśnie to się nie. Ja po prostu miałem M7A3, tak? Coś tak może być. Dobra, maski. Przed tym zawsze maski, przed tym gazowym. Tym bardziej, że będzie leciało znowu na nas. Tak. Tylko zobaczcie, jaką ma to powierzchnię, nie? I patrzcie na kolor, podajcie spokojnie. Patrzcie na kolor gazu, nie? Jest taki mgiełka. Mocno silny, taka lekka mgiełka. Ważne. Są różne typy masek gazowych. GP5 i tak dalej. Zawsze bierzecie maskę przeciwgazową. W armii się to nazywa gas mask. Bierzcie z żadnych tam GP i tak dalej, bo one niestety nie działają. Czy nie wiem, czy z tym nowym miejscem mi się nie poprawiło. No ale zaufajcie Mission Makerowi. Możecie sobie rzucić. Oczywiście z komendą, nie? Rzucam gaz. Granat wychodzący. Leci, gazowy. To nie był gaz chyba. No właśnie. Wydawało mi się. W tej masce słabo widać ten napis. No. Przełączaj sobie, nie? Tak, przełączałem, ale ten napis było słabo widać i chyba się przez to pomyliłem. To był gaz. Teraz był gaz, dobrze. Przełączcie sobie jeszcze na ostatnie. RT. Macie RGB i RGO? RGO mam. RGO? Wrzucę. Tyle dymu, że nic nie będzie widać. No, ten czerwony, tak? Niedawno ten RGO i tak samo wygląda. Wygląda? Wybuch? Nie, chodzi mi o kolor. O to ci chodziło, że inny miał być, czy...? RGO. A, znaczy odłamkowy. Okay. Tak, odłamkowy. Dobra, dalej, jak się rozjeżdża ten dym, to zaprezentuję wam ten. RGO, może zdjąć już maskę. Tak. Komenda, rzucam granat. Tylko daleko, bo to jest mocny granat. Charakterystyczny wybuch. RGD5. A, takie M67. Ruskie. Mniejszy, ciut mniejszy zasięg. Dobra, możecie sobie rzucić po jednym i przechodzimy do granatniku. Granat wychodzący. Leci granat. Leci granat. Blisko poleciał. Widzisz? Nie. Leci granat. Znaczy, pamiętajcie, że tego nie nosi zawsze tak samo, nie? Także... Tak, przechodzimy do granatów. Granatników. Pobierzcie sobie tak. Palada. Drugie plecy wrzućcie i weźcie, poszukajcie GPGO. Jak jesteście tylko, to od razu przejdziemy do typu granatów, nie? Palad. Palad i GPBO. Są takie dwa. Beryle oba. Jeden na plerę bierzcie, a drugi normalnie. I tak, typy granatów, nie?
Czyli mamy od cholery, różnie. Tłumaczy co, jaki są. Jest tak. Smoki, no to wiadomo. Granaty dymne. CS. Granat łzawiący. Ważne. Flary. No to flary. Nazwa wskazuje. HE, no to są granaty tam burzące. Burzące, burzące, burzące. Pamiętam dokładnie zawsze. Hunting to jest takie urządzonko, które macie. Tobie też, jak spojrzycie, macie taki monitor. To jest Hunting. Nie mylcie się z padochroniarzem. Nie mylcie się z padochroniarzem, ale zaraz do tego przejdę. Hunter. To Hunting monitor, to monitor do wyświetlania. Powinniście to wiedzieć nawet z podstawowego, nie? Mi się wydaje. Nie, nie było na podstawowym. Nie było? To ewentualnie może było powiedziane, do czego to jest, tak? A nie było. To, no to tłumaczę, to jest. Chyba każdy wie. Zło po prostu, nie pomyślałem. Także no. Powinniście wiedzieć, do czego. Że nie będę wam was tu uczył tego. Practice round, to do ćwiczeń. Nie będziemy to używać tego, bo to nam żadnego efektu nie będzie. I potem można kolorowy smoke, flary. Flary. Są flary i starczele. Starczele to są gwiazdy, zwane. One świecą bardzo krótko, tylko na chwilę. To są sygnałówki tak zwane. Do pistoletu, do granatnika też są sygnałówki. To załóżmy, że jesteście w zajebiście ciemnym lesie, a śmigłowiec was szuka, to strzelacie do góry i po prostu śmigłowiec, a jest tam, tam go trzeba szukać. No i są te flary, no to flary są do jakiegoś oświetlenia jakiegoś tam rejonu. Dobra. Dobra, tylko mam flary i te krótkie to były jak? Starsze, ale nigdy ich. Starsze. Tu ich nie ma. Aha, okej. Także spoko. Coś mam pobrać? Flary i co? Nie, pobierzcie tylko te granaty HE. Aha, dobra. Rąkowe to. I ważna uwaga, do paladów i do GPBO wchodzą te amerykańskie M433 i inne takie jakieś tam fikuśne granaty. I teraz tak, szybkie przełączanie. Możecie, jak będziecie kiedyś mieli dwa granatniki, albo granatniki te automatyczne, albo te półautomatyczne, czy tam samodzielne, jak inaczej mówię, nie? Tam M79, MK13 na drugich plecach, szybkie przełączanie pomiędzy nimi, to jest przytrzymujecie Shift 1. Wam przełącza na inną broń zawsze, nie? Przytrzymujecie. Nie kaszle. Staranie, weźcie tutaj do tych murków. I tak. No, ale nie wiem, coś mi wraca do tej broni. A, okej. Okay. Bo przytrzymywałem i wtedy... Tak, to się przytrzymuje trochę, nie? To znaczy nie, no, zmienia mi jak tylko wcisnę. No tak, no. Możesz przytrzymywać, możesz tam tylko nacisnąć raz. Dobra, paladzik. Pociski oryginalne paladowskie, które teraz, czy... które mamy. To właśnie te śmieszne takie, które są. To ładujcie sobie. Strzelanie odbywa się jak prosta konstrukcja cepa. Spojrzycie sobie, widzicie, jest tam niby łóżka i szczerbinka. Ale celujecie na łóżkę. Arma, ace, taka paczka, z niej poradzimy. Celujcie po prostu na tą łóżkę, nie? Ustawiacie sobie ace do góry, dół. Ten pierwszy u was jest na 100 metrach, ten pierwszy cel. Potem następny jest chyba po prawo na maksa, bardziej na prawo to jest 50. Następny od łaza to jest 200. Tamten u was też to jest 200. Ogólnie są różnie rozplanowane cele, ale będziemy się uczyć na tym pierwszym, na te 100 metrów na strzelania. Max, jak się strzela, to do 400 metrów, potem to może po prostu strzęście, jak coś traficie. Tak samo ogólnie z granatnika się nie strzela po to, żeby trafić gościa centralnie. Nie, to wystarczy, że tam strzęście obok, a to odłamki tam go dopadną. Także nie ma co się przejmować specjalnie. I tak, w paladzie pociski, bo z naszej paczki ACC lecą normalnie na 100 metrów, powinni w paladzie lecieć na 100 metrów, czyli u was strzelam. Jest zła, trafiony został, nie?
Ale jak założymy sobie, wsadzimy te stanogowskie, czyli te zwykłe granaty, te M433, te amerykańskie, mają za daleko, 10, około 10 metrów dalej strzelają. Mała różnica, nie musicie tego specjalnie uwzględniać. Uczę zawsze, że jak macie granatnik z polskiej paczki, ustawcie sobie zawsze automatycznie granatnik na 150 metrów. To jest taka granica bezpieczna, wtedy was nic nie pozabija, wy nikogo nie pozabijacie w sensie naszym. Oczywiście na przeciwnika, nie? Jakby się wam, przypadkowo wam się strzeliło gdzieś, to granatnik poleci na taką odległość, że nikogo nie pozabija. Takie pytanko. Dawaj. Bo na której z misji właśnie latałem z berylem i no. właśnie z granatnikiem, ustawiłem go na 150 metrów, a wybuchł praktycznie tuż przy nas. I potem stwierdzili, że to nie była moja wina, bo coś było zbugowane, tak. że to jest naprawione. Tak, no to właśnie widziałeś, że to jest naprawione jednak, nie? Że on strzela na 100 metrów, jak można ustawiać na 100 metrów. Tylko to trzeba uważać z tym typem. Niedolot ma za to GPGO. Przyłączcie. Jak? GPGO przełączcie sobie po prostu na ten drugi granatnik. Palada tylko na tej drugiej, co mieliście na plecach. Tu też strzelamy, niestety jest muszka, jest szczytnika, ale strzelamy na muszkę. Nie zmienia się nastawa celownika, czyli nie przesuwa się jak w armii trójce. To po prostu celujecie na ten paliczek, czyli na muszkę, nie? Mogę mieć pytanie? Dawaj. Bo zmieniłem na tą broń, tak? Z no. GPBO, biegam na nią i się nazywa palet. Czemu? Ale nie, to granaty wchodzą, bo na razie masz granaty do palada. Także spokojnie. Aha. Okej, okay, dobra, rozumiem. Piąte stanowiskie to było normalnie te M433. Okej. Okay. I tak, te granaty niestety one tam to są dość tak zagubne. Trzeba na nie uważać, żeby tam się nie odstrzelić nimi. I jak ustawimy na 100 metrów, ustawiamy, strzelamy. Tu dół. Tak, mówili, że tego nie używać. I dlatego ustawiacie zawsze na 150 co najmniej, bo mają obojętnie, czy wsadzicie te amerykańskie, czy te nasze polskie z polskiej paczki, one mają niedolot około 20 metrów. Zależnie oczywiście od warunków, bo to warunki pogodowe też trochę tam zmieniają, nie? Toplotu pocisku. Znaczy one są zasadne ciężkie. Teraz sprawdzę coś, tylko się... Czekajcie, muszę wyładować od razu głowę. Dlatego na paradzie nie próbowałem, ale zawsze granaty są tak, że one się nie uzbrają, one się uzbrają tylko po przeleceniu około tam 10 metrów, do 5 do 10 metrów się zapada, nie? Odległości. Także nie wiem, jak to wygląda w paladzie, a w Stanagu zawsze jest tak, że może się odsunąć w tamtą stronę drugim konem. Ja tam, gdzie chłopaki stoją. Ja coś sprawdzę. I zawsze to jest tak, że wygląda, że granatnik po prostu jak z bliska strzelicie, w mur człowieka na przykład, to go albo poranicie, albo zabijecie, zależy w jaką część ciała strzelicie. No i po prostu on z bliska nie wybucha, ale nie wiem, to jest paladzie, zaraz sprawdzimy. Nic się nie stało. Także z palada, palas też jest tak skonstruowany, że też nie wybucha od razu, tylko tam po przeceniu się uzbraja po jakichś kilku metrach. Dobra, przechodzimy dalej, bo nas czas goni. Jeszcze tak. Zawsze. O. Wybuch chyba. Chyba tak. Się uzbroił. Fajne. Bo niektóre są właśnie to siebak, żeby to siebak oczywiście pisał, skrypty, czy tam skrypty, czy tam pisał konfigi. Może to skonfigurował tak, że to powinno wybuchać. W rzeczywistości też one automatycznie wybuchają po jakimś tym czasie. W rzeczywistości te granaty. Dobra, bierzcie sobie tak. MK16. I bierzcie HK416. Granaty. Teraz unijne granatów amerykańskich, stanagowskich. One pasują praktycznie do wszystkich amerykańskich zachodnich broni. Do wszystkich w zasadzie. Chyba. No. I tak, M406 tu jest napisane wysoko eksplozywny, to jest burzący, to ma HATP, to jest burzący podwójnego przeznaczenia.
z Hike Explosive była. Purpose. No kurwa, angielski od pół roku jest nieużywany niestety. Także jedyne co potrafię, to potrafię czytać w myślach, czy w myślach czytam na głos, to jest spoko, o co chodzi. CN, zauważcie jak on wygląda, jest szary ze zbudowaną czy tam czerwonym obudką. Także wiecie o co kołam. Że jest to granat gazowy. Potem granaty pułowe, czy te dymne, flary IR. Fajne, przydatne, jak mamy noktowizję i nie chcemy, żeby nas przeciwnik, wy chcecie sobie oświetlić jakiś rejon, a przeciwnik nie ma noktowizji, po prostu to strzelacie i widzicie, co przeciwnik robi, a on nie wie, co robi. Czy tam nie widzi was, co wy robicie. Ale tylko działa dla noktowizji. No i dobra, my będziemy strzelać, no obojętnie z jakich tam HE, HDP, one wszystkie tak samo lecą. A, i są jeszcze te hantiry, nie? To też poznacie. HDP ogólnie w armie powinno się używać tych HDP, to jest fajniejsze są, więcej odłamków bardziej. Hantirów nie musicie grać. Bo widzę, że ktoś tam nie rysnął aż tyle. HDP ogólnie zasady w armii tam specjalnie się tam nie różnią, ale możecie je używać HE do niszczenia na przykład pojazdu. Szybciej chyba zniszczycie pojazd niż HDP. Ogólnie nie sprawdzałem tego, musiałby się do Wolfa udać. Wolf ma taką fajną strzelnicę u siebie zrobioną, że sprawdza siłę pocisku. Nie wiem, czy do granatnika też to działa. Dobra, przechodzimy do strzelania. Rozkładanie jeszcze w dwa przytrzymujecie. Taka rączka pojawi się po prostu tę łóżkę. Szczerbinkę rozkłada. Macie? Fajnie, że macie. Możecie ją schować. Jest nikomu niepotrzebna. Strzelanie. Strzelanie odbywa się na główkę samą. Ustawiacie na insie. Ogólnie wszystkie. Ogólnie rzecz biorąc, to etap szkolenia z grafików powinien się skończyć na tym, że powiedziałem wam, że ustawię się na insie i na tym się powinno skończyć szkolenie. Nic więcej się w farpie po prostu nie ustawi. Jakoś specjalnie. Jedyne co to się wymierzy odległość, nie? Na 100 metrów on powinien mieć tak lekki chyba niedolot. Nie, ma dolot. No to na 100 metrów normalnie się strzela, nie? Celujecie na nóżkę, pyk, zrobione, nie? I koniec filozofii strzelania z M320 ogólnie, nie? Reszta to jest tylko ustawienie sobie sprawdzenia odległości. Niestety tu mierzenie odległości na łóżkę, ścierbinkę jest dość utrudnione i mało precyzyjne, także na tą łóżkę. Dlatego też tu nie będziemy specjalnie mierzyć na to. Możesz sobie postrzelać teraz tego granatnika. Ostrzał granatnika. Chcecie, może sobie sprawdzać odległości, nie? Na te pojazdy. Można na dalsze też? Na czym? Czy do dalszych można strzelać? No, tak, tylko sobie sprawdźcie odległości w jakich są, nie? Bo ja tam nie pamiętam dokładnie jak to jest. To co 50 metrów? No w zasadzie powinno być co 50. Ogólnie strzelanie z granatów do mury to jest na rozkaz dowódcy, bo dowódca też wam powinien podać odległość, na jaką się strzela. No i mówię, 400 metrów mniej więcej. Więcej jak już dalej jest, to tam strzela się po prostu na farta, nie? Nie ma jakiegoś tam strzelania. Traficie w coś. A te przyzwyczaiłem się do tego, że dowódca mi nigdy nie podaje odległości, co sam wyznaczać. No, niestety tak się zdarza. A co ja zrobię? No ja tego nie zmienię, dowódca nie no mogę. Tylko mówię z doświadczenia. No mówię. W ogóle granat jest. To jest taka elektron trochę, nie? On tam się dowódca specjalnie nie przejmuje, kiedy nie trzeba czegoś oznaczyć. Tu wami się nie przejmuje, z czego wy strzelacie. Przełączcie sobie teraz na ten drugi MK16. Ma celownik laserowy, czy tam kolimatorowy. Strzelanie z tego jest proste jak konstrukcja sepa, po prostu nakierowujecie kropeczkę na cel, pach,
I koniec tematu. Tylko jedna uwaga, nie przybliżacie sobie, czy nie bierzcie oddechu, że tak powiem, nie? Bo ty zakrywa nam tą kropeczkę tutaj, monitor, czy tam szerokość widzenia. Ale Ace'a mamy zerować, tak? Tak? Nie, Ace'em wszystko tak normalnie ustawiasz. Czyli jak na 100 metrów, to 100 metrów. Aha, dobra. Granadier to jest taki trochę już szpic nawodowy. Ale po prostu chodzi o to, żeby każdy wiedział, jaki granat do czego użyć i żeby się nikt nie pozabijał, bo już na misji się nie jeden pozabijał, niestety. Można? No, ładujcie. Czekajcie. Możecie sobie wybierać cele, na które strzelacie. Koniec granat. Wraca do tej samej. Dobra, możecie wyrzucić obie bloki. Już. Wziąć 36 AG z AG36. Jakie granaty? A już to obojętnie. Możecie obojętnie, nie? To nie tam, to tam specjalnie. Żadnej różnicy nie ma. To musicie znać granaty, do czego służą. Dobra, i tak. Dzięki temu celownikowi możecie. Tu też się rozkłada ta szczelinka, ale jej nie używamy. Celujecie tylko na nóżkę. Znaczy, no, na nóżkę. I tak. Jak widzicie, są takie nóżka i są te dwa kręciki. Jeżeli u was, załóżmy, mieści się na szerokość, oczywiście patrzymy na szerokość ułaza. Jeżeli kurde, u was mieści się na szerokość między tym dużym a między tymi dużymi pręcikami, to jest w przybliżeniu około 200 metrów, nie? Jak jest pomiędzy tym, jak to się mówi, pomiędzy tym małym a dużym, czy tam, jest tam no, no, w zasadzie to no tak, tak wyjdzie, nawet do 400 metrów można tym mierzyć, nie? Tym mierzycie razem. Rzucę wam, nie, bo granatem to nie. Zaraz wam wezmę granat, tak. Granat dymny, strzelę, pokażę wam, gdzie możecie wycelować. Przez 400 metrów. Też nie włączałem na razie wektora żadnym. Wycelowałem to na tym. No tak, tak jak na tej linii, tam daleko, nie? Tam, wzdłuż tego granatu, zasłonił go trochę. Tam jest ułaz, on jest 400 metrów, jego też tu można obliczyć właśnie na te pręciki. Gdzie tak, tak się mieści po prostu pomiędzy tym dużym, między dużymi to jest tam około tam 200 metrów, między tym małym a dużym to jest tam powinno być 300-400 metrów. Mówię, to margines, to jest duży margines błędu, nie? Około 20 metrów nawet może być. Także trzeba na to zwrócić uwagę. Najlepiej celować do 200 metrów, nie w ogóle grałem z granatem, ale gdzieś strzelać nie więcej niż 300 metrów w zasadzie. Także spoko. Celowanie na 100 metrów, czyli ace, normalnie celujecie na nie na czubek nóżki, tylko na jej podstawę, nie? Tam gdzie już się zlewa z całością taką. Wtedy się zdarzy, że on tam przeleci jakiś tam tuż nad, nie? To jest takie głowne. Się nigdy nie ma szans, żeby centralnie trafić. Ładujcie. Ale nie czekajcie. Trochę różowo. No, ten ułas na 400, tak jak mówiłeś. No. Ok, ładnie, żeś go trafił. Zapłonął od razu. Wy strzelacie, to dajcie znać, przejdziemy do następnych zabawek. No jeszcze tylko pół godziny. Niestety muszę swoje gadanie niestety jakoś to zmniejszyć. Jeszcze gadam od rzeczy. Dajmy dalej.
Idziemy. Dobra. Teraz tak, M16 bierzemy. Kaplery. Bierzemy M60, M79. I teraz tak, tu macie granaty. Te takie złożone po 6 pocisków. To są do M32, no to zaraz do niego przejdziemy. Istnieją granaty kolorowe i granaty te wysokiej eksplozji podwójnego przeznaczenia, tego na polski. Wchodzą też do niego zwykłe pociski, nie? Te pojedyncze też możecie ładować normalnie, no, ale będzie strzelał pojedynczo, nie serią po 6. I to jest granat, to jest do granatnika automatycznego, samodzielnego. To są wszystkie samodzielne granatniki z army. I mamy tak, M79 i MK13. MK13 to jest nowa konstrukcja, nie pamiętam z którego roku. No, XXI wiek, nie? To jest tam amerykańscy żołnierze, to byli w Afganie. Jak się przyjrzysz czasami. Czy oni tego dokładnie nie używają, bo oni używają M320, które są przy K416, ale pojedyncze, nie? Czyli w sensie, jako nie jest zespolone, tylko samodzielne. M79, broń wietnamska, najczęściej jak będziemy grali jakiegoś Unsunga albo coś, to jak będziecie granadierę, to będziecie mieli to i pistolet, nic więcej. I tylko granatniki, czy na pociski do granatnika. Inna nazwa to blooper. Też poznacie dlaczego zaraz taką nazwę. Są takie pociski do M79, one się nazywają M576. To jest taki, jakby to powiedzieć, chciałem powiedzieć kartacz. Taki jak shotgun to po prostu zadziała. Też jako, używa się jako granat ćwiczebny. Resztę to znacie, nie? Tam te HE, CN, smoki i tak dalej, flary. To jest tylko ten jeden granat taki. Dość ciekawszy, można kogoś z nim zabić nawet. Przechodzimy do, tak, do desek. Chciałem się, nie wiem czemu. Dobra, wybieramy M16. I mamy tak zwanego krokodyla, nie? W zasadzie on działa. I tak, pierwszy ten ząbek od góry, więc tam 50 metrów, 50 i każdy następny to jest tam dodatkowo 50, czyli pierwszy ten 50, 100, 150, 200 i tak dalej, aż tam do 300. I strzelanie się odbywa tym, że ustawiamy i tak, nie, jak celujemy tym ząbkiem, załóżmy na 100 metrów, to i tak ustawiamy sobie AIS-a na 100 metrów i palimy. No. Czyli ace na 100 metrów, a potem możemy celować na krokodylka, tak? Tak, ale co mówię, tak, krokodylek też jest taki pis na wodę. Tylko wiecie, no jak celujecie krokodylkiem, załóżmy na już inną odległość, załóżmy 150 metrów. On ma lekki niedolot, no, tak się tym nie przejmujcie. Tam około też 10 metrów. Ten to był kolaski. A tak zapytam, jeśli celujemy ace'em, to celujemy i tak krokodylkiem na 100, tak? Nie, jak załóżmy, celujesz na 150 już, ustawiasz na 150 ace'em, celujesz krokodylkiem na 150. Aha. I tak? Zawsze musi być przedstawiony ten ace. Mówię, to tam jest, wiecie, te oba, szczerbinka i muszka tutaj, w tym przypadku z tym krokodylkiem, one nie są bardzo dobrze zgrane, na przykład jak w A3. Jak wtedy ładnie się ustawia, on się automatycznie przestawia, na przykład widok, nie? 50 metrów przestawiamy na 150 i celownik się rusza, nie? Potem się przestawia. To się niestety nie przestawia specjalnie, tego i tak trzeba to ręcznie ustawić. Jak nie chcecie sobie w dupę zawracać tym krokodylkiem, znaczy celownik, i celujecie po prostu na zwykłą muszkę, nie? Najbardziej sprawdzone, najbezpieczniejsze. Po drugie, nie wszystkie bronie, tylko wersje podstawowe M16, właśnie mają tego krokodyla. Resztę to na, najczęściej mają tę samą muszkę, albo w ogóle nie mają, bo mają celowniki optyczne. To wtedy celujecie na... powtórzyć? Mówię, że jak nie chcesz sobie lipy zawracać, to składasz krokodylka i celujesz po prostu na muszkę. No tak, tak, tak. Ale często się zdarza, że po prostu nie mają karabiny tego krokodyla i celujecie po prostu na tą muszkę. Zawsze. Albo na koniec lipy, jeżeli nie ma w ogóle muszki, bo też się tak zdarza, bo ona jest składana, a w armii nie da się rozbroić.
jak w rzeczywistości, nie wiem, przy KK416 ma się tam akurackie takie celowniki. Bawi się w ASG? Nikt. To dobrze, to nie jesteście tym, że tak powiem, zepsuci. Ja się trochę bawiłem, ale... No, to wiecie, to tam... Powinniście wiedzieć, że są takie składane, takie śmieszne, te zabawkowe celowniki. Dobra, przełączamy na M79. Celowanie skarbu na proste, jak też konstrukcja CEPA ze wszystkim. Powtarzam, celujecie na... tutaj, uwaga, nie celujecie na łóżkę, tylko na szczególkę. To kwadracik taki. Kwadracik, który jest w prostokącie. Mhm. Ustawiacie hajsem i robicie biup. Hajsem? Nie reagujemy. Chyba, musisz, że... nie backshotem załadować, tylko załadować HE, tak. Bo na backshotem nie działa. Backshoty to są właśnie takie, jak mówię, te bliskie długości, tak jak do pompki, nie? Nie, a tylko trzeba go mieć. I ten backshot to niby jest taki shotgun, tak? Można to używać, nie? Czy ja to tam... rzadko to używa. To brzmi jak straszak, bo nic nie leci. Poczekaj. Które to wchodzą? Te... standardowe. HAWP, czy HE, M406. Okej. Okay. Działa! Au. Zaakceptuj. Już? A nie mam nic. A ja ci wstrzymam spokojnie. Już. Także teraz wiesz, że backshot działa. A to... Aha, tak, okej, okay, to tak. Ty do mnie strzelałeś, tak, okej. Okay. Tak, chciałeś się przekonać, bo myślałem, że to tylko straszak, tak, że cię postraszyło. Nie, nie, po prostu jak ja strzelam, to wygląda tak, wiesz, jakby... No ja wiem, że tak śmiesznie wygląda, ale... Dobrze, zabija. Rozumiem, że działa. Zostałem przekonany o tym. Ale... Dobra, dostaniesz jeszcze jedną i pinefrynę, ja tam się nie jestem medykiem, więc... Czym powinno być? Mogę ci jeszcze fista idę podać. Było mało tych granatów, czy mi się wydaje? Powtórz? Mogę znaleźć tych AR shotgun. No to nie wiesz ich, to są mało potrzebne. Nie, chciałem tylko zobaczyć, jak to strzela. Może nie wiesz. Ale teraz ich nie widzę. Takie zielone miętowe są, podobne. No nie ma, wszystkie zabrane zostały. Dobra. Kocz, czekaj jeszcze. Ja to nie w tej skrzynce. Tutaj. Dobra, to wyjaśnię. MK32. Czy MK13? Już. MK32, weźcie sobie. Czy trochę gra? Śród. Ładną plamę zostawiłeś w okien. No. Kurwa. Co? Aha, okej. Okay. M32 i MK13. No, to ciekawe. Mamy? Wiesz, tamponów nie wziąłem. Krzyż celownika ustawiamy na środku. Celu. Ace. I rozpoczynamy zabawę. Ogólnie to ma duży odrzut, tak że te następne granaty już nie są centralnie w celu, nie? I ważna, jedna z ważniejszych zalet tej bronki, to już wam pokazuję, na czym ona polega.
Dlaczego ona jest najfajniejsza? Ładuje tylko jeden granat, tak naprawdę, a strzela serio. Tak, no, no ładujesz jak rewolwer, nie? Tak. Dlatego to jest dobre, bo można sobie ustawić taką zasłonę, jak teraz zrobiłem. Po prostu wkładacie, nie? W fioletowe i ładujecie. One mają tylko chyba granaty fioletowe. Te granatniki. Dobra, MK13. Kurde, jak się ją podeprze, to ściąga w dół. Czy on ogólnie ma, mówisz o MK13, czy o M3-2? On M3-2, podparłem sobie i zawalnąłem serię i w dół ściągało. On ogólnie ma zarąbisty odrzut i zawsze ci ściągnie w ogóle, obojętnie czy go oprzesz, czy nie. Mhm. Taka dziwna tendencja. Pierwszy granat zawsze poleci w cel, ale następne to lecą albo za, albo obok, albo pod. No, ma zajebisty odrzut. Nie, nawet sagę ma. Mhm. Ale żeście zadymili? Ma, no to M3-2, no to właśnie odchodzi, nie, że on jest automatyczny. No i MK13, po prostu granaty. Moment, ja się położę, bo mi kompa wykończycie. Za dużo granatów dymy? Naprawdę? Kościół. Co ty na misjach Koren, masz? Koren, to co ty na misjach masz, to ja? To nie wiem, czy jakiego żyje ewakuacji albo przy tym, co ja przy CMS-ie. Ciekawe. 60, to teraz. Dobra, MK13 celujecie na nóżkę, nie? Szczerze jest mało ważne. Koniec. Koniec filozofii. Do MK32 możecie też wsadzić te pojedyncze, nie? Co ciekawe, w MK13 jako jedyny chyba granat ma... I MK32 mają animację wkładania granatów do tego, do granatnika. Gdzieś tu łamie kolba, no, czy tam łamie. I tak, broń. Działać. Dobra, przechodzimy dalej. Już mi pan wygra powoli. Jestem chory. Spoko. Lecimy do ostatniej skrzyneczki. Co tygryski lubimy najbardziej, czyli tuskie. Ruska piechota. Ja kasy pobieram. GP30, GP25. Różni się to w rzeczywistości, wam nie powiem się. Ja tam specjalnie ruskiej broni nie trawię, ale różni się to. W armii różni się po prostu położeniem celownika. Siema. Różni się to po prostu położeniem celownika, nie? Czy tam muszki, szczerbinki. Z jednej strony macie po prawej, czy w jednym modelu po prawej, z drugiej po lewej. W rzeczywistości te granatniki różnią się tam sposobem strzału, czy sposobem zapłonu granatu ogólnie. Granaty amerykańskie, czy granatniki amerykańskie charakteryzują się tym, że strzał nie jest na sprężynę. Jest po prostu wybuch, nie? Tu nie ma wybuchu, to jest strzał na sprężynę. W tych granatnikach ruskich. Ruska myśl techniczna. Tak, i tak. To, którym się tam pobieram, te gwozdy, to czerwone, to są gazowe. To są granaty gazowe. Potem są VG-40. To są granaty dymne i są jeszcze VG-40, różnią się tylko tym przedrostkiem ND lub tam MP, tak, takie różne są, nie? To mało ważne, po prostu zawsze i tak jest granat opisany, tak że nie musicie się tym martwić. VG to są opisane po prostu granaty dymne, Starshella i czy te jak to się mówi? Sygnalizacyjne, czy te sygnałowe flary, no i flary te do oświetlania. No i są tak, WOT-25, WOT-25P. WOT-25, granat typowo ogonkowy. WOT-25P, też granat typowo ogonkowy. Różnica polega na tym, że granaty wersja P jest skacząca. Uderza o ziemię i ona przeskakuje na, odbija się na wysokość około 50 cm i robi boom. Dopiero, nie? Ona właśnie przez ruska myśl techniczna opracowała to po to, żeby przestrzeliwać po prostu okopy. I która wersja tak robi? P czy zwykła? P. P. Okay. P. Ogólnie niczym się te granaty w rzeczywistości w armii nie budzą. W rzeczywistości różnią się, w armii się, w rzeczywistości armii nie różnią się niczym. Okej. Okay. No na tyle. A kurde, znowu. Celowanie. Celownik celuje się, nie? Na ten, na szczerbinkę. Czekajcie, kurwa, się nie mogę ruszyć.
Weź sobie tego, fix headbug. Często mi się zdarza i nawet fix nie pomaga. No czasami samo przechodzi, czasami fix, czasami to cholera wie. Czemu to się włączyło? Ja to... A, tak mi muska po twarzy. I tak, GP25. Po lewej stronie, wstawiacie na tą dziurkę, czy na muszkę. W muszce jest szczelbinkę. No i na tą szczelbinkę celujecie, jej ustawiacie i strzał. Cała filozofia. 30. Po prawej stronie celujecie wtedy na tę szczelbinkę. Muszki już nie widać w ogóle, nie? Tak sobie tam będziecie kombinowali altem i jakoś tam nie, też to nie działa. Też, ace. Koniec filozofii. Tylko strzelajcie jak to, bo to jest taki trapezik jakby, nie? Czy tam trapezik, trójkącik, to na podstawę tego trójkącika, tą dobrą podstawę, nie? Mhm. Bardziej. I wtedy między trafi. To może być za blisko. Strzelacie to, przejdźcie potem do granatników pod bunkier. Pod bunkier? Tak. Wystarczająco na strzelacie. Dobra. Nie do bunkier, tylko pod bunkier. Chodźcie. Teczki. Umiecie rozkładać przedmioty? Trzeba strzelać tak. Nauczyć. A? Ja chyba mam. Kory. Co? Jeszcze raz? Nie zrozumiałem was. Dobra. Rozkładajcie. Co? Pierwsze się rozkładamy. Nie, możesz tu, nie musisz tam rozkładać. Możesz tu na pokrót wierzyć. Pierwsze co wziąłeś to rozkłada tak. Trójnóg, granatnik na końcu i dopiero potem amunicję wkładamy. Wiecie, podaj sobie. Mhm. Kostek bierze amunicję, nie? Czekaj. Co mam wziąć? Amunicję AGS-30, te taśmy. Aha, dobra. Składać powinniście umieć, nawet po szkoleniu podstawowym. Ja to nawet nie wiem, co tam jeszcze sam nie pamiętam. Szczerze powiedziawszy, tego nie uczyłem, ale... Nie wiem, na podstawowym chyba nie przypominam sobie. No ja tego nie uczę w każdym razie, bo to już... To jest na tym, na obsługa pojazdów prawdopodobnie, szok to szkoli. Nie, na ETA było tylko. Tylko tam się z tym spotkałem. U szoka tego na regimencie też nie było. No to nie wiem, ja to miałem akurat. Właśnie mówiłeś o regimencie piechoty, tak? No tak, RP, obsługa pojazdów, zachowaj. Tak, podchodzisz. Kostek? No. Chodzisz? Masz ace na przedmiot. Mhm. Coś nie łapie. Może musisz mieć coś z tych rzeczy. Ace na przedmiot, co jest w no mam carry in fire. No to masz takie coś jak załaduj amunicję, nie? No. Załadujesz amunicję. O, jakieś menu mam. No i tu load. Load. Mhm. Trochę to trwa. W rzeczywistości też to trochę trwa. Musisz oczyścić tego, ze starej taśmy, czyli z tego co zostaje. Pociski są przecież na taśmie, aż te taśmy zostają, no to wypierdalasz. No, gotowe. Tyle. No i teraz jest gotowy do strzału. Wchodzi gość, get in, wciska R, automatycznie mu się tam przeciąga ten zamek do siebie i gotów. Tutaj teraz w tej chwili nie będziemy robić. I tak, jak drużyna taka... Jest tam człowiek z nim. Siedzę w tym. Dobra, to słuchaj. Jak wygląda taka ekipa? Mamy figurę dowódca, celowniczy i dwóch strzelców. Powinno tak wyglądać. W zasadzie u nas to wygląda, że jest trzech albo czterech. I tak, dowódca wybiera, podaje odległości, wybiera cele. Celowniczy po prostu targa granatnik i strzela. Dowódca nie powinien mieć niczego. Potem jest amunicyjny, wniesie amunicję i strzelec, który targa trójnóg. A jak go rozłoży, to zajmuje gdzieś pozycję z tyłu, z boku, po prostu osłania tą ekipę tych dwóch gości, trójnóg amunicyjnego i strzelca i dowódcy, który tam wybiera cele i przy okazji też osłania co jakiś czas. Strzelec cały czas osłania tą ekipę. Dobra. Pakujcie się do AGS-ów. To jest MK19. Tak, właśnie zauważyłem. I się do złego zobaczyłem. Wciśnięcie 0.
na numerycznej. Mhm. Macie celownik optyczny? Tak. Weszliście? Dobra. Pierwsza strzałeczka jest teoretycznie, powinna być ustawiona na 0, znaczy jest na 0, także przed strzałem wciskacie sobie pod ręką, powinno być sight adjustment. Widzicie? Mhm. Ustawiacie na 100 metrów. Ustawione? Moment, to jest elevation i... Tak, elevation na 100. Aha. Wiatr nie zmieniamy. Znaczy na jedynkę, tak? Odchodzi 100. Czy no, czekajcie zaraz. Bo elevation to jest... Nie, bo to jest w mildotach. Coś o do... Właśnie mildot to jest. A, bo jest range table i dziewiątka to jest 100. Range table lecicie na 100 metrów. Czyli dziewiątka. Okej. Okay. Czyli 9, tak? Mhm. Tak. W mildotach lecicie na 9. No ogólnie tam coś z tej tabelki ustawiacie na 100 i tyle. I teraz macie tę pierwszą strzałeczkę jest na 100 metrów, następny tam daszek jest na 200 metrów. Wbrew temu, co tam pokazuję, bo tam jest 1, 2, 3, 4, nie? Tam dodajecie jedną liczbę. Wtedy wychodzi wam odległość i dodajecie 2 zera i wtedy też wychodzi odległość, jaką strzelacie. I tak. Strzałeczka jest na 100, potem pierwszy daszek jest na 200, następny na 300, 400, 500, chyba do 600 albo 700 tam jest metrów w tym momencie. W tabeli odległości możecie zmienić tam do prawie 2000, tam 1000 coś, jest ponad 1600 metrów chyba, można stawić, ale tego się używa. No i co? Że tak powiem, zacytuję kapitana Wodę, napierdalać. Możecie w tej chwili. Ktoś za krótko ustawił. Tak, ja. To poszło. Z ryzyka nie ma zabawy, jak to mówię. Odpatruję cię. Ok. O, nie mam medykamentu. A nie, mam w plecaku chyba. A ja to wyciągnę. Ale nie mam plecaka. Czyli tak jak... Czyli Kostek nie zrobił tego, co mówiłem na początku, czyli ustawić na 100 metrów. No bo czekaj, jest na dziewiątkę, konfirm. Ale wycelił teraz na to 100 metrów, tylko chyba ten... O, właśnie. Może nie wiem, celowałeś na który ten. Dobra, zemka 19. Moment, jeszcze sobie strzelę, bo nie miałem okazji. No strzel, tylko uważaj ten bunkier, żeby nie trafić w bunkier. Tak. Dobra, ja na tą kreskę pierwszą odwołałem. No właśnie. Dobra, możecie ułatwić, no musicie tam lekko tam. Chciałem po prostu popatrzeć, jak to odległo się. Jaki to ma magazyn? Około 30 pocisków? Szczerze to nigdy nie liczyłem. Tam. Brzmi więcej. Jeremy. A, jedna uwaga. To nie jest 40 mm granat, nie? Tylko 40. To jest taka ruska różnica. Dobra. Następna prawka, ruka 19. Bardziej powszechny granatnik. Granatnik 40 mm. Sposób celowania. Uwaga, tłumaczę. Celujecie, widzicie tą kreskę na komorze? No. Tak, tak. Tak. No co tak. Jest? Co, jego nie słyszę? Nie, zemdlało mu się. Nie mogę, nie mam medyka chyba, nie mogę mu podawać pinefryny. Weźcie, nie wiem, czy ktoś może. A, nie mam, nie wiem, taką miałem. Adrenalinę. Dobra. Fajnie, wszyscy siedzieli i się nikt nie zorientował. Oj, sierżancie, wczoraj się balowało, co? Tak. No to, że syropku i tabletek. Na przeziębienie. Kurwa, lewą mówię. Dobra. Celujecie na tę kreskę na komorze, nie? Wiecie, co to jest komora zamkowa, mam nadzieję. Tak.
Tak, Koren? Tak. No, to co mówicie na to? Pewnie kogoś narzygają właśnie. No, dalej jestem ranny, więc prawdopodobnie stracę przytomność zaraz. Ale tak, ustawiacie znowu sajcia wszystko, ustawiacie na około 200, ale tutaj jest w jardach. I różnica jest taka, że można ustawić chyba do 400 albo 300 metrów, sam jardów max. Metry są. No, metry. No to tam jest chyba 400 metrów, czy 500. No nie wiem. Minimum jest 300. No. A minimum jest 300, a max to tam nie wiem. No i ustawiacie na ten tam około tam 300, czy 200. Jardów, metrów, no i na kurwiacie, nie? I ty, koniec bal. Koniec granadiera. Znowu blisko. Nie! Stop, czerwony gen. Kostek. No. Wyjdź na chwilę z tego, kurwa. No nie wiem, nie pokażę ci tego. Spójrz, patrz, jak trzymasz, patrz, jak trzymałeś te. Zobacz, gdzie granatę upadł. Granatę upadł. Dobrze, że one od razu nie wybuchają, byśmy poginęli. Nikt by nas nie odratował. Teraz spójrz sobie tutaj na zamek. No to jest ta pokrywa, gdzie jest od tego, kurwa. Szkoda, że czasami palcem nie można pokazać. No mówisz o tym środkowym. Nie, ale nie celujesz na tę dziurkę, na szczerbinkę. Żadną dziurkę. Tu podejdź, z tej strony jest dobrze widać. O, odleciał. Na pokrowie karabinu masz takie gówno. Broni akurat. Jak masz ten taka weź, nie możecie go dratować. Już leci, adrenalina. Jak masz za przyrządami celowniczymi przedłużenie, masz tą taką pokrywę, prawda, gdzie wchodzą pociski. I jest taka pionowa, taka jakby wypustka. No kumam. I na to celujesz, to jest podstawa, gdzie masz te 100 metrów. Brzmi ciekawe, czy może przytawkować adrenalinę. Da się. Można. Da się, wtedy się ginie po prostu. Bo no i właśnie, i słyszałem, że ci wytłumaczył, to jest właśnie ten celownik nasz. Próbujesz na ten. Dobra, próbuj. Dawaj, skakuj i próbuj. Jak się odsunął. Do góry. Jeszcze. Tłumacz. Przeczytałeś poradnik? Poradnik chyba pamiętam, zrobiłem zdjęcie z tego. Jak nie, to zaraz to poprawię. Celujesz ani na muszkę, czy na szczerbinkę, nie? Szczerbinka. No już wiem, o co chodzi, dobra. A ta muszka to jest właśnie na tej konoży taka kreka, nie? Dobra. Jak się zaczynacie wyprzeć, to GMG. Dobra, podam się jeszcze do ostatniego granatnika. To jest prawie jak KM, tylko że... Tak o to chodzi. Dobra, GMG, to jest dokładnie to luna. Upadł. Może już nie dawaj mu tej adrenaliny, bo go zabijesz. Właśnie chciałem zobaczyć. To wiesz, oblejesz szkolenie, jak zabijesz instruktora. Że nie śmiej. Super. Dobra, pójdę po medkita chociaż. To kurde, nieźle oberwał, skoro mu ta adrenalina nie działa aż tak. A morfinę mu podawałeś? Podawał, bo nie ma opcji podania. No dobra. Żyjesz? Co nie mówił? Może. Może headback musi zrobić. Dupa, nie headback, to po prostu mam odłączone akre. Aha. Byście mi już słyszeli. Nawet jak jestem nieżyw. GMG. Haka, dokładnie, Klemkoch.
rzeczywistości używane przez nasze wojska specjalne, broń i tak dalej. Jakbyście kiedyś byli to na jakimś pokazie albo coś, to zauważycie to, bo nawet będziecie mogli obejrzeć. Celujemy przez AKG. Niestety ten AKG, jak ktoś nie ma kupione brytyjskie paczki, to jest gówno. No i ogólnie mało spotykany. W zasadzie. Słyszycie mnie? Tak. No. Ja straciłem przytomność, więc się już nie przejmujcie. Ustawienie, site adjustment i tak dalej, też możecie to ustawiać. Powiedziawszy, praktycznie ani razu tego grafika nie użycie na misji. Jak użyjecie, to nie musicie sobie to gdzieś zapisać w jakimś pamiętniku albo coś. Grałem dzisiaj buffem. Bo mało gramy buffem. A wiecie dlaczego? Bo ja wygrał na konkursie ACC buff. Dlatego pewnie za karę, dlatego nie gramy. No dobra, no i wracając do Grenadiera. Tak. Po prostu ustawcie sobie, że to by było na 300 metrów i celujcie na sam środek tej czerwonej, niewyraźnej kropki, jak ktoś nie ma buffu do kupionego. A jak ktoś ma, to też może ustawić i na 300 metrów strzelajcie. Ten pierwszy, ustawcie sobie ten pierwszy kropkę. I szczerze powiedziawszy, to by było wszystko z Grenadiera. Potem są na pojazdach, ale to mało was będzie interesować. No. Także zaliczyliście kurs. Jak chcecie mieć złotą karetkę, to musi do mnie wpłynąć chyba bodajże 6 czy 5 zasług od dowódcy operacji waszego przełożonego na misję. Dziękuję, dobranoc. Dzięki. Wpisy czy baretki to dostaniecie nie wiem kiedy. Bo to niestety nie ode mnie zależy, bo to trzeba trybić dupa laksowi na przykład. Bo dowiecie się kiedyś, jak trochę więcej tu oprócz Lokiego posiedzicie, oprócz mniej Lokiego, to wiecie, że trzeba trochę podnieść dupę Laksentisowi, żeby coś zrobić. Także trochę